Dobrać, to jest niemożliwe, żeby nie odbierali o tej godzinie. To jest za wczesna godzina, żeby nie od... Słucham. Halo, witam. Halo? Ja dzwonię w takiej sprawie, że chciałbym się dowiedzieć, jakie są wolne terminy na ślub. Ma pan coś do pisania? Do pisania? Tak. Długopis? Kartkę? Tak. Tak, tak, tak. 607. Chwila, chwila. Ale w ogóle... Kto to mówi? Kto to mój Matko Boga? Dokąd pan... Gdzie pan dzwoni w ogóle? No, tutaj na ten numer dobry. No ale... No to wtedy mówi się, że szczęść Boże, czy dzień dobry, czy coś, a pan bez niczego, dlatego ja trochę jestem teraz zaskoczony, co mam odpowiedzieć. No ja powiedziałem, że witam, chciałem się dowiedzieć, jakie są terminy na ślub. O. Dobrze, dobrze, dobrze. 607. Chwila. Dobra, a tam odbierają teraz? Proszę spróbować. Dobra. A do kogo to jest numer? Szef Sebastian wpłacił 2 zł. Ale cham. Dzwonię na ten numer, co on mi podał. Samulionek Pyl wpłacił 13 zł. 13 zł! Powiedz, że chcesz chrzest dziecka zrobić. Halo? Halo, witam. Tak, proszę. Chciałem się dowiedzieć, jakie są terminy na wesele, bo ja dzwoniłem do proboszcza, on mi ten numer podał. Terminy na wesele, to znaczy wesele, my nie organizujemy tu wesel, bo to nie restauracja. Znaczy nie wesele, tylko ślub, o, kościelny, żeby zrobić. A, okej, okay, rozumiem. No i każdy termin jest wolny. A na, na wesele pana zaprosić, czy nie, bo ja już zbieram listę. Proszę? Chce pan być na weselu, bo ja tu zbieram listę. Księdza się spytałem, powiedział, że chce być na weselu. A z kim rozmawiam? Marek Łuszkiewicz. Marek? Jak? Z jakiej ulicy? Łuszkiewicz. Proszę? Marek Łuszkiewicz. No rozumiem, ale z jakiej ulicy naszej parafii pan jest? Ja z zagranicy dopiero wróciłem. Ja jestem z Poznania, ulica Świętojajska 40. To by trzeba dzwonić do parafii, gdzie pan teraz mieszka. No tak, ja jestem zarejestrowany w tej parafii, co właśnie dzwonię teraz. Ja wiem, gdzie ja dzwonię. Tak? Ja tu jestem zarejestrowany. Jeszcze mam takie pytanie, czy byłby problem, żeby 3-letnie dziecko ochrzcić? Ale zaraz, gdzie pan jest zarejestrowany? Do jakiej parafii? No proszę pana, ja jestem zarejestrowany w parafii Kościół NMP Matki Kościoła. No tak, ale to, to jak pan jest zarejestrowany? Jak pan mieszkał poza parafią, to nie jest pan zarejestrowany. Proszę pana, jak wyjeżdżałem, to byłem zapisany w tą parafię, a teraz wróciłem, to zapis pozostał, tak? A jak długo pana nie było tutaj? No rok. No to już pan nie jest zapisany w tej parafii. Aha, no to gdzie? Jeżeli ktoś się wyprowadza z parafii, przestaje należeć do parafii, bo tu jest parafia przez zamieszkanie. A skąd? No ale ja tu mieszkam teraz znowu. Przecież ksiądz był na kolędzie przecież u mnie niedawno. Ale gdzie pan mieszka teraz? No blisko kościoła. Ale na jakiej ulicy? No Kołłątaja 30. I co? To pan tu z powrotem mieszka. To czemu pan mówi, że inna ulica gdzieś tam? No bo ja mieszkałem wtedy tam, a teraz jestem tutaj znowu. No to musi pan przyjść do biura parafialnego i... A ile kosztuje ślub? Zapraszam do biura parafialnego. Ale pan mi powie, że żebym był przygotowany chociaż. Ale pan nie powie panu. Bo przez telefon nie udzielam informacji tego typu. A można wziąć ślub z chłopakiem ze São Paulo? Bo on przyleciał ze São Paulo do mnie. I tam to jest właśnie legalne i chcielibyśmy tu w tej parafii wziąć ślub. O.
to chyba się pan pomylił tutaj coś, nie? Dlaczego? Życzę panu wszystkiego najlepszego, bo chyba się pan pomylił numerami telefonów, nie? A co, nie można wziąć? Wesela? My wesela nie organizujemy. Ale ślub! Wesele to ja będę organizował, a ślub? To kto zorganizuje? Ślubu też nie. No jak? Ślubu też nie. No jak to nie? Halo? To co organizują? Jak nie ślub, ani wesele, to co oni organizują? A kto organizuje? No ksiądz, proboszcz. To nie organizuje nic. Aha. No, wystarczy panu? A to co? Zajęty. A to co on organizuje, jak on tego nie organizuje? Dziękuję panu za telefon i do widzenia. Zapraszam do biura parafialnego, porozmawiamy osobiście. Dobrze? No dobra, to jak chłopek wolne dostanie, to przyjedziemy. O, 10 tysięcy na Instagramie ma i będzie wysyłał, ty. Fortnite już powinien być, zaraz będzie, spokojnie. Halo? Halo, witam, dzwonię w sprawie auta, to jest aktualne? Dorota Marszał wpłacił 3 złote. Jest samochód, ale jest zarezerwowana na ten moment. Aha, a jakąś zaliczkę wpłacił ktoś, czy coś takiego? Znaczy się zaliczki jeszcze nie wpłacono, ale już przez telefon po prostu zarezerwowany. No bo jestem tym autem po prostu zainteresowany tym autem jestem. Nero wpłacił 2 złote. A pan skąd jest? Cześć, oceniłbyś nutkę? Skąd ja jestem? Tak. No pan jest z Barzęcina, tak? Ja jestem z Tarnowa. Starnowa to... I powiem panu od razu, że tutaj cena będzie do ucięcia, bo tu widzę kilka wad wrodzonych na zdjęciu. Bo co jest? Widzę, że kolizyjny samochodzik. Sztuczki parkingowe jakieś były, czy nie? Nie, nic nie było, takich rzeczy nic nie było. Tak w środku widzę poniszczony jest? No tak trochę jest poniszczony, bo wiadomo, że to są lata. I no tak, proszę pana, no 1996 rok on jest, tak jak tu jest napisane, tak? Tak. No proszę pana, no to ile on ma, to jest młody samochód jeszcze, a taki poniszczony już, no jakiś wariat nim musiał jeździć. No daj. A pan ile go ma lat? No może tak być, a ja mam go 20. 20 lat? To od nowości pan go ma. No można powiedzieć, nie jest całkowicie od nowości. To czemu pan go sprzedaje, jak 20 lat pan ma? Przecież to jest jak pana syn normalnie, a pan syna chce sprzedać? No trzeba go sprzedać, bo już wyjeździł swoje, także. Aha, czyli chce po prostu pan się go pozbyć, bo pan się po prostu spodziewa jakiejś dużej awarii w tym aucie, tak? I będzie kosztowna naprawa, tak? Tak czy nie? No, nie wiadomo, czy będzie awaria, czy nie, czy po prostu mnie weźmie ktoś inny samochód, jak potrzebuje, także ja nie potrzebuję. No dobra, to na ten moment jest zaraz... Pan mi powie jakieś ukryte wady tego auta, bo na pewno jakieś są. Wady? Tak. Tam nie ma wadów, także wszystko... No, nie no, proszę pana, no, ukryte wady na pewno jakieś są, pan na pewno wie jakie. Już będziemy mieli rozmowę za sobą, jak po prostu te osoby, co jutro przyjadą, nie wezmą tego auta, to ja jutro podjeżdżam i zabieram od razu po nich. Aha. Bo dostałem pożyczkę Valior. Halo. Jak będzie aktualne, także na ten moment jest zarezerwowane. No tak, ale już obgadać możemy tutaj biznesy, tak? No ale jak będzie docelowo, to będzie. Czy klimatyzacja tam działa w tym aucie? Znaczy jest klimatyzacja, ale nie wiem czy działa, bo ja tym samochodem nie jeździłem. No proszę pana, no jak jest klimatyzacja, a nie działa, to tak jakby jej nie było. Czyli to jest już ukryta wada kolejna. No. Czyli jest ukryta wada. Może być, a może nie być. No nie wiem, bo ja tym nie jeździłem dawno. A pan powie, ten panel sterowniczy jest taki szeroki, tam obok licznika jest takie coś puste, nie wiem, to jest radio, czy co to jest? Szeroki panel, szeroki, znaczy to u góry? Tak, obok licznika, znaczy, tam ile się jedzie, to tam jest taki tablet jakby. Tam jest zegarek, temperatura i tak dalej. Aha. A on w lato się nie nagrzewa, nie... tak? On w lato się nagrzewa, czy normalnie jeździ? Ale co się nagrzewa?
No samochód, silnik, czy się nagrzewa, że się zaczyna kopcić, czy on normalnie jeździ, bo są takie samochody, że temperatura Nie, rośnie. tam. No. Nie. Nic, tam się nic nie dzieje. Zawieszenie wszystko. Także tam ma haka. Tak, tak, Haka tak. ma, także on ma hak, także on bez problemu Aha. przyczepkę sobie może Zawieszenie, przyciągnąć, także. amortyzatory, wszystko dobrze w tym aucie chodzą? Się sprawują? Tak, sprawują na razie. No Na proszę. razie w porządku, O, także. proszę pana, jak pan 20 lat miał to auto, to pewnie pan niejedną kurde kobietę tam wybzykał na tych siedzeniach. To się tak dowiaduje, czy po No prostu. ale. Tak, ale to jest tak, że ten samochód, on by też wszystko wymieniane, Aha. serwisowane, tam było wszystko robione. Także ten. A pan. Dobrze, to nic, jak będziemy coś ten. Aha. A pan tak szczerze powie, ile pan Jak. tam normalnie tych dziewczyn tak i tak dalej, wie pan o co chodzi? Ile pan tam ich po prostu ten. Wie pan co, takie rozmowy to może pan sobie z kim rozmawiać z dziećmi i tak dalej. Dobrze, to nic, nie mam czasu w tym Czemu? Ja momencie. czemu z dziećmi? Także z dziećmi, tylko z dziećmi. A ja nie mam Nie mam dzieci. czasu A rozmowy. ja nie Do mam widzenia. dzieci, panie. A mogę z pana dziećmi Do widzenia. pogadać o tym? Jarek. Italii. Halo. 2 zł. Halo, witam. Dzień dobry. Mówię Dodzwoniłem się do Jarka, do Jarki, handlarza psów. do kogo? Do Jarki, handlarz psów belgijskich. Tak zwanych niedźwiedzi, tak? Halo? Do Czarków Belgijskich. Jak jeszcze raz? Halo? No, słucham. Jarek do Jarka, tak? Nie Halo? rozumiem, o co chodzi. Znaczy Halo? jestem zainteresowany psem, co tu pan wystawia na sprzedaż. Tak? Pan mi powie, one będą wyglądać tak jak na ostatnim zdjęciu? Te dorosłe? No tak, Bo nawet 35 kilo waży. jutro mogę przyjeżdżać i zabierać go. Jakby pasowało. Jak jutro, jak czytał pan to ogłoszenie dokładnie? No dokładnie to nie czytałem. No to A, proszę że do poczytać. odbioru są 4 marca. Tak? Tak. A trzeba zarezerwować jakoś? Nie. Rozdaję za darmo. Kret wpłacił 2 złote. I do tego jeszcze mam. Daję po 2000 zł. Tylko powiem panu, że ja nie wiem, czy od pana bym brał te psy, bo pan widzę, że tu na ręku ma jakieś kurde tatuaże z więzienia. Jakby pan we więzieniu robił. Ja pracuję w policji, jak chce pan wiedzieć. Nie no, proszę pana, no Mój policja. numer będzie sprawdzony, ten pana teraz. I pan. A gdyby pan w policji pracował, to by pan takich głupot za przeproszeniem nie pierdolił. Wie Ja pan? pracuję w policji. No to I powiem. zawsze część piesków idzie do policji. Tak, no pan pracuje w policji z takimi tatuażami kryminalistycznymi, tak? A ja się nie pytałem, gdzie pan pracuje, bo mnie to nie obchodzi, że pan jest policjantem. Myśli pan, że ja się policji boję? Ja siedziałem we więzieniu 15 lat. Ja się policji nie boję. Proszę mnie policją nie straszyć, Ja bo pana nie straszę. Pan nie siedział tylko jak pan ma na 30 lat po głosie, słyszę. No, 30 lat po głosie, proszę pana, no. Dzień dobry. Dzwonię w sprawie kurtki, to jest aktualne? A której? Moich Witam. Wystawiłam dwie kurtki na OLX-ie. Horse. Michaela Korsa, tak, aktualna. Nie, Michaela Horse'a. Ta kurtka za 580 zł. No tak. No tak, jestem zainteresowany tą kurtką. A chce pan odebrać osobiście, czy wysyłka? A czy osobiście odebrać? Dobrze, a kiedy by chciał A pan kiedy by podjechać? pasowało? Tak mi pani powie o. No dzisiaj to może już nie, ale jutro na przykład. No dobra, to jutro by mi pasowało. Jeszcze pani mi powie, te skarpetki takie różowe to są w zestawie, co pani ma tutaj na nóżkach swoich? Nie, skarpetek nie sprzedaję. Aha, a mogłaby pani mi sprzedać je, takie używane, do tej kurtki gratisowo? To musiałby pan do 600 dorzucić. Ile dorzucić? Do tego na 600. No dobra, to do 600 mogę dorzucić. Dobrze. Tylko mam Kiedy taką chce pan. prośbę, żeby one nie były prane, żeby to były świeżo noszone od pani. Dobrze, to jak pan jutro przyjedzie, panu znów zdejmę. No No i co, dobra. pan skarpetki też chce?
Jak jeszcze raz? Pytam się, czy męża skarpetki też pan chce. Znaczy nie, tylko pani. Jeszcze mam taką prośbę, czy będę mógł sam z nóg pani je zdjąć, żebym miał pewność, że one są używane. To do tej kwoty musi pan jeszcze z tysiaka doliczyć. No dobra, pasuje mi. Mhm, a ile pani je nosiła? Cały miesiąc. O kurde, to się opłaca. No dobra, to jesteśmy dogadani na jutro. No. A byłaby jeszcze dobrze. Możliwość majteczek dokupić? A może ci bilet do psychiatryka zakupić? A jakie pani nosi majteczki? Aż się oplułem kawą.